Jasper Jul, terapeuta i psycholog duński, nieżyjący już niestety, mówił o tym, że w czteroosobowej rodzinie dziennie mamy do czynienia mniej więcej z czterdziestoma konfliktami. To oznacza, że konflikty są nieodłączną częścią naszego życia, i ja tak chcę je widzieć i chciałabym zachęcić do tego, żebyście Państwo też w ten sposób na nie patrzyli. One wynikają z tego, że jako ludzie jesteśmy różni, mamy różne potrzeby w danym momencie, ważne dla nas, które chcemy zaspokajać, że bardzo często nie jest tak, że my działamy przeciwko komuś albo na złość komuś, tylko chcemy zadbać o siebie. A to, że, ta, że te potrzeby są takie różnorodne, będzie prowadziło do tego, że mamy różne pomysły na to, jak je zrealizować, i w danym momencie trudno jest to pogodzić. Czyli pojawia się konflikt. I tak naprawdę jest tak, że ten konflikt nie musi być problemem, jeśli wiemy, jak możemy sobie z nim poradzić. A sposobem na to jest. Rozmowa w pierwszej kolejności i próba w tej rozmowie usłyszenia drugiej strony, zrozumienia tej drugiej strony, yy, i szukania wtedy dopiero takich rozwiązań, które będą ok i dla mnie, i dla mojego nastolatka. Yy, kiedy się nie kłócić? Chciałabym o tym powiedzieć. Nie kłócić się na pewno wtedy. Czy nie próbować rozwiązywać tych naszych konfliktów wtedy, kiedy jesteśmy w bardzo silnych emocjach. Albo my, albo dziecko. Bo z punktu widzenia neurobiologii jest tak, że jeśli popatrzymy na naszą rękę jako na mózg, i tutaj mamy korę nową, ten ośrodek, który odpowiada za racjonalne myślenie. Za nadawanie sensu, za szukanie rozwiązań, też za abstrakcję, to w momencie, kiedy jesteśmy w bardzo silnych emocjach, kiedy pojawia się dużo złości, zniecierpliwienia, bezradności, frustracji, to trochę dzieje się tak, jakby nam się pewne obwody rozłączały. Nie mamy dostępu do tych wszystkich funkcji. Które są tutaj sterowane. Nie jesteśmy wtedy w stanie racjonalnie myśleć, nie jesteśmy w stanie się słyszeć. Dlatego, kiedy, są, kiedy, kiedy dojdziemy do takiego momentu, że te emocje są bardzo silne, lepiej powiedzieć stop i wrócić do tej rozmowy w momencie, kiedy będziemy już spokojniejsi. A jak zyskać ten spokój? Drogą do większego spokoju, same, zrozumienia najpierw samego siebie, to z czym jest dla mnie ważne, a potem próby zrozumienia naszego nastolatka jest właśnie zadanie sobie pytania: skąd te moje emocje się pojawiają, skąd ta złość, skąd ten niepokój, skąd ten strach, skąd ta frustracja? Co takiego ważnego jest dla mnie w tej sytuacji? O co ja tak naprawdę y, chcę zadbać, i co tak naprawdę chcę powiedzieć mojemu dziecku. Czyli, jakby biorąc znowu na tapetę taką rozmowę, kiedy y, właśnie nastolatek oznajmia nam, że jedzie z kolegami pod namiot, że bardzo chciałby pojechać pod namiot na pierwsze swoje samodzielne wakacje, a my mamy bardzo dużo y, niepokoju i lęku z tym związanego, jak to będzie i y, co tam się może zadziać. To nie rozmawiajmy o tym w dużych emocjach, tylko najpierw zastanówmy się sami ze sobą, co ważnego chcę, aby moje dziecko usłyszało, co chcę, aby on usłyszał. I z takiego poziomu, co dla mnie jest ważne, że chodzi mi o bezpieczeństwo, chodzi mi o spokój, na przykład, chodzi mi o taką pewność, że ja wiem gdzie on jest, z kim on przebywa, jak się mogę z nim skontaktować. Chodzi mi też o taki spokój związany z tym, że oni są na pewne rzeczy przygotowani, że będą wiedzieli, jak gospodarować pieniędzmi, na przykład, albo jak zachować się w pewnych sytuacjach nieoczekiwanych i trudnych. Czyli trochę przygotujmy się do tego, co chcemy naszemu dziecku powiedzieć, co jest dla nas ważne. I kiedy siądziemy do tej rozmowy, to bądźmy też gotowi usłyszeć i zadać takie pytanie co ty chciałbyś, żebym ja usłyszała ale w takim kontekście co ważne jest dla ciebie czyli jedna strona ma mieć przestrzeń na to, żebym mogła powiedzieć co ja chcę, żebyś ty usłyszał ale też zapytać, co ty chciałbyś, żebym ja usłyszała a drugi bardzo ważny element tego dialogu to to aby osoba, która mówi, miała pewność, że została usłyszana i zrozumiana właściwie. I tutaj bardzo pomocne może być sprawdzenie takim pytaniem: Co usłyszałeś, że ja powiedziałam? Kiedy mówię do mojego dziecka, że w kontekście tego pomysłu i tej prośby związanej z wyjazdem wspólnym wakacyjnym, dla mnie ważne jest to, żebym wiedziała, gdzie jest i z kim jest, i że jest bezpieczny. To kiedy mu to powiem, mogę go poprosić, co powiedz mi, co usłyszałeś, że ja powiedziałam. I to nie chodzi o to, że, y, że ja y, mam jakieś wątpliwości, czy on rozumie. Ale że chcę się upewnić, czy zostałam zrozumiana właściwie. Chcę się też upewnić, czy właściwie jasno się wyraziłam. I te dwa proste pytania. Y, co chcesz, żebym usłyszała, i później powiedzenie, że chciałabym sprawdzić, czy zrozumiałam cię właściwie, więc powiem ci, jak ja to rozumiem, to odzwierciedlenie. Bardzo wspierać będzie naszą komunikację, bo tej jednej stronie daje poczucie, że ona została że jej komunikat nadany jakby został odebrany, ale daje nam też tego możliwość sprawdzenia tego, czy wyrażamy się właściwie, czy nasza intencja jest wy wystarczająco jasna, czy może chcemy jeszcze coś dodać, y coś uzupełnić. Więc nie bójmy się tego, nie bójmy się sprawdzać, jak te nasze komunikaty lądują po drugiej stronie. Właśnie jest taką intencją, do jaśniania i weryfikowania, czy wystarczająco jasno się wyraziliśmy i czy, czy dobrze się rozumiemy. I to na pewno będzie nam pomagało poznać perspektywę jednej strony i drugiej strony. A kiedy wiemy, co jest ważne dla mnie, kiedy wiemy, co jest ważne dla mojego syna, bo podejrzewam, że dla niego w tej sytuacji ważny jest czas z kolegami, jakaś przygoda, jakaś zabawa, przynależenie do tej grupy, decydowanie o sobie. Y to wtedy możemy się zastanowić, jak możemy sobie poukładać, na co możemy się umówić, żeby dla mnie było ok i dla niego było ok ten wyjazd i to, jak on zostanie zrealizowany.